Zechciejmy pochylić nasze głowy i przyjść do Pana w modlitwie. Ojcze, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa stajemy przed obliczem Twoim i zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, z tego, że sięgamy po Twoje Słowo. Nie po słowo ludzkie, nie po ludzkie zamysły, ambicje, ale po Twoje żywe, mające moc Słowo. I tego oczekujemy dzisiaj, Panie, że udzielisz nam łaski i miłosierdzia. I na tym nabożeństwie z ochotnym sercem, Panie, wylejesz swoją łaskę na każdego z nas. Daj słuchaczom dzisiaj otwarte uszy, a mnie otwarte serce, bym mógł przekazać słowo, które jest w Twoim sercu. Amen. Kochani, będziemy w dalszym ciągu rozważać temat, który rozpocząłem już jakiś czas temu, a tym tematem jest dowód na zbawienie. Dowód na to, że w Twoim i moim życiu zrodziło się coś, co nazywamy nowym życiem, co nazywamy życiem z Bogiem, co nazywamy odrodzeniem z Ducha. Kochani, pozwólcie, że w ramach przypomnienia, wstępu przekażę, a więc podam to, o czym już mówiliśmy, abyśmy w jakiś zgrabny sposób mogli zacząć ten temat i kontynuować. Więc jak pamiętacie, rozważaliśmy fragment z pierwszego listu apostoła Jana, więc jego pierwszego listu, w którym to podał, myślę, że najbardziej odpowiednie i najbardziej potrzebne nam zdanie. Zapisał pewne zdanie w 3 rozdziale, 15 wierszu. Ten list napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. A więc, drogi Janie, chcielibyśmy się dzisiaj ciebie zapytać, co napisałeś nam, abyśmy wiedzieli, że mamy życie wieczne? Co takiego napisałeś nam, co nam udowodni, że jest w nas życie wieczne? I pamiętacie, rozważaliśmy ten pierwszy dowód, a tym pierwszym dowodem było chodzenie w światłości i jego przeciwieństwo, chodzenie w ciemności. Mówiliśmy o tym, że apostoł Jan rozumie ciemność nie jako coś zakrytego, nie jako zło, nie jako grzech, ale jako niepoznanie. Używa słowa chodzić, używa słowa greckiego peripateo, a więc chodzić, żyć, styl życia. I mówiliśmy o tym, że to chodzenie w ciemności oznacza po pierwsze niepoznanie woli Bożej, więc niepoznanie tego, kim jest Bóg w swojej naturze, w swoim charakterze, kim On jest naprawdę. Więc człowiek, który chodzi w ciemności, po pierwsze, nie zna Boga takim, jakim On jest. Po drugie, mówiliśmy o tym, że chodzenie w ciemności oznacza niepoznanie Jego woli. To jest odrębna rzecz. Niepoznanie tego, czego On oczekuje od człowieka, jakie ma zamiary wobec człowieka, co uczynił wobec człowieka, jakie ma serce wobec człowieka. A więc jeśli człowiek chodzi w ciemności, po pierwsze nie zna Boga, nie wie, kim On jest. Po drugie, nie zna Jego woli. I kiedy tak myślę o wielu, wielu, wielu chrześcijanach na obliczu całej ziemi, tych, którzy nazywają się jako chrześcijanie, czyż nie spotkaliście takich, którzy bardziej myślą o Bogu jak o świętym Mikołaju z workiem prezentów? Który nic innego nie chce czynić, jak tylko błogosławić, błogosławić, błogosławić i błogosławić. Wielu pomyliło się i rozbiło o tą wiedzę. Jednak Bóg jest kimś innym. I wielu chrześcijan, którzy czytają Stary Testament i czytają fragment "Straszliwa to rzecz wpaść w ręce Boga żywego", mówią: to nie jest mój Bóg. Nie znam takiego Boga. Kochani, człowiek, który został odrodzony z Ducha, z Boga, chodzi w świetle. Chodzi w poznaniu Boga. Chodzi w poznaniu Jego woli.
Gdybyś tak przyszedł do mnie i chwaliłbyś się, wiesz co, spotkałem twoją żonę. Jest to urocza kobieta o długich, kruczociemnych, kręconych włosach, skośnych oczach, 1,90 m wzrostu, okulary. Ale to nie wszystko. Wiesz, najbardziej mnie urzekło to, kim ona chce być, jaka jest wola, jakie jest jej pragnienie. Ona ma ambicje polityczne, chce być prezydentem, piąć się po szczeblach polityki. Stanąłbym naprzeciwko ciebie. Powiedział, nie znasz mojej żony. Nigdy jej nie poznałeś. Ponieważ po pierwsze nie wiesz, kim ona jest, a po drugie nie znasz jej woli. Dlatego kiedykolwiek człowiek przychodzi do mnie i zaczyna wygadywać bzdury o Bogu, kim On jest, co w ogóle nie ma pokrycia w Biblii i zaczyna mówić, jaka jest Jego wola, co nie ma pokrycia w Biblii, mam prawo stanąć i powiedzieć, nigdy nie poznałeś mojego Ojca. Nigdy nie poznałeś mojego Pana. Nie wiesz, kim On jest, jaki jest. Kiedy młodzi ludzie przychodzą i mówią, wiesz co, musisz być bardziej tolerancyjny dla młodych ludzi i wachlarz grzechów, jakie powinienem tolerować jako człowiek usługujący. Mówię, nie znasz mojego Boga, ponieważ On jest ostatnim, który by te rzeczy tolerował, a ja chcę Go naśladować, więc nie będę tych rzeczy tolerował. Kochani, a więc chodzić w ciemności, tak jak już powiedziałem, to niepoznanie woli Bożej, niepoznanie samego Boga. Ponieważ spotkanie z Bogiem, tak jak to już mówiłem, ma wpływ na życie człowieka. To prawdziwe spotkanie, którego człowiek doświadczy, który stanie w obecności Boga, ono ma kolosalny wpływ na życie, zmienia całkowicie życie człowieka. Teraz pytanie, które ty i ja musimy sobie bardzo, bardzo bezpośrednio zadać. Czy twój styl życia, czy to, kim jesteś, czy to, jak żyjesz, nosi ślady tego spotkania? Zadaj sobie to pytanie, bo stoję tu dzisiaj na tym miejscu po to, aby do tego cię zmotywować. Abyś zadał sobie to pytanie. A więc ten temat już rozważyliśmy. Mówiliśmy podczas drugiej usługi o wrażliwości na grzech. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy przychodzi moment, w którym Bóg sam staje w jego obecności, w obecności człowieka i wyciąga człowieka z martwoty, ze śmierci, kiedy, tak jak to nazywamy, kiedy mówimy o tym tak, jak mówi o tym Biblia, kiedy człowiek jest odrodzony z Boga, coś niesamowitego się dzieje. Po pierwsze, nagle oczy człowieka zostają otwarte. Nagle uszy człowieka zostają otwarte. Coś, czego nigdy do tej pory nie było. W liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, człowiek cielesny, zmysłowy, martwy, nie rozeznaje duchowych rzeczy. Nie ma takiej możliwości, aby człowiek martwy rozeznał duchowe rzeczy. Przyjął duchowe rzeczy, osądzał duchowe rzeczy. Nie ma takiej możliwości. A więc Bóg musi stanąć nad człowiekiem i tak jak Ezechiel mówi, tą nierządnicę podnieść do godności królewskiej, ożywić ją z martwych. I wtedy jej oczy i uszy są otwarte. Wtedy zaczyna widzieć swoje życie jak nigdy dotąd. Oto patrzy na swoje życie i widzi, jak wielki grzech jest w jego życiu. Pamiętacie ten przykład ze świnią? Tak, właśnie tak to następuje. Tak właśnie to zachodzi. Człowiek nagle widzi, czym się karmił, jak wyglądało jego życie do tej pory i następuje w jego sercu obrzydzenie do tych rzeczy. Widzi grzech, potrafi go rozpoznać, potrafi go nazwać. Ale także uszy. Nikt nie musi go pouczać. Sam Bóg jest dla niego pouczeniem. Coś więcej następuje. Bóg za księgą Jeremiasza daje człowiekowi nowe serce. Oto z kamiennego, nieczułego, niewrażliwego serca, które nie potrafi nic zrobić, tylko leżeć w miejscu.
martwe, kamienne serce, to w to miejsce Bóg daje coś zupełnie niezwykłego. Mięsiste serce, które żyje, które jest wrażliwe, które ma potencjał do słuchania Boga, ma potencjał do rozeznawania duchowych spraw. Ono bije zupełnie inaczej. To jest nowe serce. Bracie i siostro, tego się nie nauczysz. Nie jesteś w stanie wziąć Biblii i nauczyć się tego. Dostępuje z góry jako dobry i doskonały dar naszego Pana Zbawiciela. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, jakaś niesamowita, niezwykła siła wstępuje do jego życia, która odwraca kierunek jego patrzenia w zupełnie inną stronę. Otwórzmy sobie drugi list do Tesaloniczan. Drugi rozdział, 13 wiersz. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który co robi? Który uświęca. I przez wiarę w prawdę. Nie możemy mówić o chrześcijaństwie i nie mówić tym samym o uświęceniu. Nie możemy mówić o chrześcijaństwie i nie mówić o wierze. I nie możemy mówić o chrześcijaństwie i wyrzucić z tej mowy prawdy. Duch Święty, który mieszka w sercu odrodzonego z Boga człowieka, prowadzi go ku uświęceniu, ku patrzeniu w inną stronę. Oto jest w stanie rozpoznać grzech. Jego oczy są otwarte, jego uszy są otwarte i zaczyna się piękna praca uświęcenia i podobieństwa do Pana Jezusa Chrystusa. A więc wrażliwość na grzech to jest dowód, który musi być obecny, jeśli chcemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy wierzący, że jesteśmy chrześcijanami. Apostoł Jan w pierwszym liście, to już rozważaliśmy, dlatego tylko przypominam, mówi, że życie chrześcijańskie składa się owszem z upadków, ale dowodem na to, że jesteś wierzący, nie jest to, że nie upadasz, bo nie ma takich ludzi, ale to, że twoje kolana zginają się pod ciężarem tego grzechu i swoje oczy zwracasz ku Panu każdego dnia, ponieważ nie jesteś w stanie żyć z tym grzechem. Kiedyś rozmyślałem, idąc sobie drogą, jak to jest. W życiu wierzącego, jeśli pojawi się grzech, to jest jak uporczywy kamień w bucie. Musisz przystanąć i wyrzucić ten kamień, bo nie będziesz w stanie iść dalej. Tak jest właśnie w życiu wierzącego. Jeśli dopuści się upadku, tak, ile razy dopuszczamy się upadków, ale ten kamień musi być wyrzucony, bo nie jestem w stanie dalej tak żyć. Ale jeśli człowiek jest zupełnie w innej sytuacji, myśli, że jest chrześcijaninem, nigdy nie poznał Pana, nigdy nie dostąpił tego spotkania, nigdy nie został ożywiony, to wybaczcie za to niezdarne porównanie. Ale to jest jak ptasia kupa na głowie. Wszyscy ją widzą, tylko nie ty. Wszyscy ją dostrzegają, tylko nie ja. Więc niech raczej będzie to tak, jak powiedziałem za pierwszym razem. Jeśli grzech, z którym się zmagasz, który powoduje w twoim życiu spustoszenie, ciągle i ciągle skłania cię ku Bogu, raczej przyciąga cię do Boga, nie możesz od Niego uciekać, ale biegniesz do Niego, aby Go wyznać, to jesteś Bożym dzieckiem, ponieważ Duch Święty pracuje w tobie. A Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, więc jest w twoim sercu praca Ducha Świętego. Teraz moje pytanie. Czy jesteś wrażliwy na grzech? Czy potrafisz włączyć telewizor i puścić sobie film, na którym krew sika z ekranu, na którym przedstawione są seksualne sceny pornograficzne, z którego
rzucają wręcz w ciebie błotem, wulgaryzmami i innymi grzechami, całe spektrum grzechów. Tak, chrześcijanie wielokrotnie dopuszczą się tego, ale moje pytanie biegnie dalej. Czy jesteś w stanie przejść obok tego obojętnie? Czy jesteś w stanie po prostu wyłączyć i jakby nic się nie stało? Mówiliśmy też o tym, że dowody nowego życia są naturalnym efektem tego, że zostaliśmy ożywieni. Nie jesteś w stanie, nie jesteśmy w stanie zacząć nad tym pracować. I najgorszą rzeczą jest po tym cyklu wykładów na temat dowodów wiary, najgorszą rzeczą, jaką byś mógł zrobić, to postanowić, że postarasz się o te dowody. To tak nie działa. To tak nie działa. Kochani, oto stoję na tym miejscu, o tym już mówiłem. Oddycham, widzę, słyszę, mówię. I nikt nie jest w stanie powiedzieć na tej sali, że umarłem. Bo przecież żyję. Te symptomy życia, efekty życia są widoczne. Jestem żywy, ponieważ Bóg postanowił pewnego dnia, że ukształtuje mnie w łonie swojej, mojej matki. To nie była moja wola. Nie ja zadecydowałem o kolorze swoich włosów, o kolorze swojej skóry, o miejscu swojego urodzenia. Bóg sam. Nie było w tym żadnej wolnej woli. Bóg sam stanął i ożywił mnie. I tak samo jest z życiem duchowym. Jeśli Bóg sam stanie nad tobą i ożywi cię, to będziesz wydawał dowody. Będą widoczne dowody tego ożywienia. Dotyk Boży jest widoczny. Co innego jest uświęcenie. To jest zupełnie inny temat. Ale mówię o zupełnie fundamentalnych dowodach na to, że Bóg zrodził człowieka. Kochani, tak jak już powiedziałem, nie jesteśmy w stanie tego wytworzyć. Dlaczego? Ponieważ nie z uczynków jest zbawienie, powiada Boże Słowo. A więc nie czynimy, aby być zbawieni, ale że jesteśmy zbawieni, dlatego czynimy. To jest różnica. To jest różnica. A więc czynię dlatego, że we mnie zrodziło się życie i ono wydaje pewien owoc. I tak zamykając już ten przypomnienie, ten opis, o którym czytamy, i może otwórzmy sobie już, wróćmy do pierwszego listu Jana. Może wydawać ci się jakiś ekstremalny, nietypowy i powiesz sobie tak, apostoł Jan może pisał o wyjątkowych ludziach. Nie, napisał, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy zbawieni. Napisał, abyś ty i ja, abyś ty i ja wiedział, że jesteśmy zbawieni. A więc nie pisał o wyjątkowych ludziach. Bóg nie zbawia jednych bardziej, a innych mniej. Ta sama wiara, to samo zbawienie i ten sam Zbawiciel jest we mnie, jak i w tobie. Kochani, więc nie możemy jednych nazywać wyjątkowych, innych mniej. Przeczytajmy już sobie ten główny fragment. Dzisiaj skupimy się na dwóch dowodach kolejnych, które dają nam jasno do zrozumienia, że jesteśmy zbawieni. Więc jeśli zmagasz się z tymi myślami, więc jeśli siedzisz na tym miejscu i wielokrotnie skłaniasz swoją głowę i pytasz, Panie, czy ja jestem zbawiony? Czy ja należę tak naprawdę do Ciebie? To znajdź ukojenie w tych słowach. Znajdź ukojenie w tych słowach. Ale może siedzisz na tym miejscu i myślisz, ja na pewno jestem zbawiony. Ale słyszysz te słowa i one zupełnie, zupełnie nie pasują do ciebie. Uważaj, co mówisz i uważaj, co myślisz. Raczej modlę się, aby to słowo było kruszące dla twojego serca. Drugi rozdział od trzeciego wiersza. A z tego wiemy, że go znamy. Bracia i siostry, czy słowo mogłoby być jaśniejsze? Czy można by było jakoś jaśniej to powiedzieć, niż powiedział to apostoł Jan? A z tego wiemy, że go znamy. Jeśli przykazania Jego
zachowujemy. Kto mówi, znam go, jestem chrześcijaninem, chodzę do zboru, jestem wierzący, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Po czym możemy poznać, że w Nim jesteśmy? Właśnie po tym, o czym przeczytałem. Umiłowani, kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Więc pierwszym dowodem, który dzisiaj omówimy, jest relacja z Bożym Słowem. Relacja wobec Jego przykazań, wobec Jego Słowa. Kochani, jeśli ktoś mówi, że ma nową relację z Bogiem, to musi mieć nową relację z Bożym Słowem. Jeśli ktoś mówi, że ma nową relację z Panem Bogiem, musi mieć nową relację z Jego dziełami, bo to jest dzieło Jego rąk. Jeśli ktoś mówi, że szanuje Boga, musi szanować Jego dzieło. Więc jeśli ktoś mówi, że spotkał Boga, że zrodziło się w Nim nowe życie, że ma nową relację z Bogiem od tego momentu, musi mieć nową relację z Bożym Słowem. To nie jest opcja. I to nie jest coś, co możesz dzisiaj postanowić. To jest coś, co zrodziło się w tobie na wskutek spotkania z Bogiem, na wskutek odrodzenia. Więc to musimy zrozumieć. Gdybym tak spotkał kogoś, kto mówi, ja kocham moją żonę, tak, uwielbiam z nią być, bardzo ją kocham, kocham i kocham i chwaliłby się swoją miłością wobec niej. A gdyby tak zaobserwował, że kiedy ona coś do niego mówi, on odwraca swoją twarz. Kiedy ona chce coś powiedzieć, on zatyka uszy. Kiedy chce z nim porozmawiać, on odwraca się i idzie, nie chce jej słuchać. Mógłbym stanąć i powiedzieć, ty wcale nie kochasz swojej żony. Jak możesz kochać kogoś, z kim nie chcesz mieć całkowicie relacji? Kiedy dusza w człowieku zaczyna nowe życie. To, co pojawia się w duszy, to jest głód i pragnienie. Kiedy Pan Jezus stanął nad córką Jaira i kiedy wskrzesił ją z umarłych, co polecił uczniom albo ludziom, którzy byli tam zgromadzeni? Dajcie jej jeść. Dlaczego? Bo martwy człowiek, zbudzony do życia, pierwsze, co poczuję, to głód. Więc jeśli ja byłem martwy, a moja dusza nagle ożyła wskutek spotkania z Bogiem, to pierwszą rzeczą, którą poczuję, to niezwykły głód słuchania tego, który mnie ożywił. Tego, który mnie wzbudził. Moja dusza będzie chciała tego pożywienia. Na początku będzie to mleko. Tak, ale później z czasem stały pokarm. Jak mówi apostoł Paweł. A więc to musi się pojawić. Więc jeśli widzę człowieka zakochanego w Bożym Słowie, chcącego czytać go, rozważać z modlitwą, z przejęciem, nie mam żadnych podstaw, żeby powiedzieć, człowieku, w tobie nie ma życia. Oczywiście jest w tobie życie, bo to życie cię napędza do tego, aby się karmić Bożym Słowem. Więc kiedy mówimy o Bożych przykazaniach i o Bożym Słowie, chciałbym, abyśmy dzisiaj zrozumieli bardzo ważną rzecz, że nie mam zamiaru mówić o legalizmie, o tym, aby brać Biblię, wyrzucić gdzieś Boga za okno, za drzwi, brać Biblię i próbować ją stosować. Pewien dziennikarz postanowił, że w ten sposób udowodni, że Biblia jest stekiem kłamstw. I wziął Biblię, zaczynając od pierwszej strony, postanowił, że wszystko, absolutnie wszystko, co w niej jest napisane, będzie się starał stosować. Pomyślcie przez chwilkę o tym. Kupił owce, zapuścił brodę, ubrał się tak, jak Biblia o tym mówi, chodził po pustyni, zażynał te owce, składał w ofierze, nie doszedł do połowy i stwierdził, że to jest niemożliwe.
na tej podstawie gdzieś tam w jakichś swoich autorskich filmach dokumentalnych stwierdzał, że Biblia jest nieadekwatna do życia i nie da się jej stosować, dlatego jest czymś zupełnie nieważnym. Tak, nie da się stosować. Nikt nie jest w stanie wszystkiego wypełnić. Dlatego nie mówię o legalizmie, ponieważ chrześcijaństwo to jest coś znacznie potężniejszego niż próba stosowania tego, co jest w Biblii. To jest coś znacznie potężniejszego. Więc nie jesteśmy zbawieni na podstawie czynów. I jeszcze raz to podkreślę, bo to jest, wydaje mi się, najważniejsze, jedno z najważniejszych zdań podczas tego cyklu. Czynimy, bo jesteśmy zbawieni, a nie na odwrót. Więc jeśli myślisz, że swoimi uczynkami, swoimi decyzjami, swoją świetnością swojego umysłu, czymkolwiek jesteś w stanie zrobić wrażenie na Bogu, mylisz się. Żaden człowiek nie jest w stanie tego uczynić. Kiedy Pan Bóg patrzy na człowieka, zresztą sam on o tym mówi, jego myśli człowieka są ustawicznie złe. Ustawicznie złe. A więc jeśli głosisz Ewangelię, jeśli rozmawiasz z ludźmi o Bogu, to już o tym mówiłem, staraj się usilnie nie umoralniać ludzi martwych, ale głosić żywe słowo Chrystusa, krzyż i Ewangelię. Kiedy rozmawiasz z ludźmi w pracy, kiedy masz możliwość, staraj się bardzo sprytnie przejść do tych trzech fundamentów. Zobaczysz wspaniałe dzieło. Nie ty będziesz ożywiał, ale Pan będzie ożywiał wskutek mocy, o której pisze apostoł Paweł, która jest przez głoszenie Chrystusa, Ewangelii i krzyża. Kochani, wielokrotnie mówi się o tym, że chrześcijaństwo dzisiaj zapomniało o tym, że droga jest wąska. Pamiętają, owszem, o tym, że ciasna jest brama, więc wchodzą w przypływie emocji, w przypływie chwili, jakiejś atmosfery, wchodzą przez ciasną bramę, ale zapominają o tym, że każdy dzień to jest chodzenie po wąskiej drodze wybrukowanej Bożym Słowem, które niejednokrotnie kruszy i dotyka serca tak głęboko, że nie jesteś w stanie patrzeć już więcej na siebie. Ta droga jest, tak jak już powiedziałem, usłana przykazaniami, Bożym prawem, bólem, niejednokrotnie cierpieniem. Kruszące i tnące słowo ma moc. Ale po co? Aby powstała budowla. Ci, którzy budują dom, którzy budowali budynek, budowlę, dom, wiedzą, że zanim na tym miejscu powstanie jakikolwiek budynek, człowiek naprawdę wiele musi zniszczyć. Pierwsze co? Musi wykopać dziurę na fundamenty. Więc niszczy to, co jest, krajobraz. Po drugie, będzie musiał przycinać pustaki, więc niszczy więźbę, krokwie i inne. Wszystkie te rzeczy musi uciąć, kruszyć, wyrzucić, aby powstała budowla. I tak samo było przecież z tymi blokami kamiennymi, które były używane do budowli, do budowania świątyni. One także musiały być ciosane, kruszone, aby z niej mógł być wybudowany budynek. Więc idąc po tej wąskiej drodze, pamiętaj, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, a z pewnością ze swoim słowem, które posyła do twojego serca, a które niejednokrotnie boli. Ku dobremu. A więc pytanie, czy słowo jest twoim pokarmem? Czy stało się esencją twojego życia? Czy wskutek ożywienia masz głód słowa? Wiecie, jakiś czas temu, kiedy trwałem w poście i w modlitwie, i przyszedłem do mojej komory modlitwy, do miejsca, w którym się modlę, zamknąłem drzwi, skłoniłem swoje kolana, mówię, Panie, jak ja jestem słaby, jakoś mi dzisiaj ciężko. Czuję, jakby wszystkie drzwi były zamknięte.
Tak jakby niebo się nade mną zamknęło. Przecież cały ten czas ofiarowałem Tobie. Dlaczego nie mówisz? Dlaczego Cię nie słyszę? Co się dzieje? Taką presję, taki ciężar. Panie, uwolnij mnie. Daj mi ukojenie. Gdzieś tam ten cichy wewnętrzny głos. Czytaj Boże Słowo. Więc wziąłem Biblię i w miejscu, w którym skończyłem, ostatnio otworzyłem, aby czytać dalej historię, którą czytałem. Kochani, wystarczyło, że otworzyłem Biblię. Nagle jakby taki pokój, takie ukojenie, jakby nagle wszystkie drzwi się otwarły. Nie przeczytałem ani jednego słowa jeszcze. A Biblia, Boże Słowo, Bóg przez swoje Słowo tak potężnie zadziałał, że byłem całkowicie uspokojony, uwolniony i mogłem iść dalej przez ten dzień. A więc Biblia stała się moim towarzyszem w każdym dniu. Więc czytaj z przejęciem. Jeśli czytasz z przejęciem, z modlitwą, jeśli wiesz i rozumiesz, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży, to jest w Tobie życie. Kochani, i nie chcę tu mówić o tym, że tak jest zawsze. Wiecie, wielokrotnie przeżywamy trudny czas. Tak, w moim życiu też wiele razy zdarzyło się tak, że jakoś ciężko mi było otworzyć Biblię. Jakoś trudno było po nią sięgnąć. Wszystko jakby się sprzeciwiało temu. Nie, brakowało tego pragnienia. Ale jeszcze raz podkreślę jedną ważną rzecz. Chodzi o to peripateo, styl życia. Gdybyś wziął całe moje życie i zaobserwował moje życie i stwierdziłbyś tak, pomimo tych trudnych momentów, w których zdarzało się mu nie ciągnąć go do Biblii, zdarzało mu się nie brać Biblii, zobaczyłbyś ustawiczne pragnienie i głód tego, aby słyszeć Boży głos. Jeśli tak jest w Twoim życiu, wiedz to na pewno i niech to będzie ukojenie dla Ciebie, że jest w Tobie Duch Święty, praca Boga, która napędza Cię. Jest w Tobie żywy Duch, który pragnie żywego Słowa. Chciałbym coś powiedzieć też o książkach chrześcijańskich. Żadna książka chrześcijańska nie zastąpi Ci Bożego Słowa. Żadna książka. Tak, są piękne książki, w które się można zaczytywać i mają głębokie przesłanie i wiele Ci powiedzą. Ale zaczynam obserwować coś bardzo, bardzo niebezpiecznego dzisiaj. Jak zaczynają one wypierać z życia chrześcijanina albo zastępować, stając się substytutem Bożego Słowa. A to jest już bardzo niebezpieczne. I mógłbym dzisiaj podać mnóstwo autorów chrześcijańskich, których zadaniem jest zatruć Twoją wiarę poprzez swoją książkę. Więc uważaj na to, co czytasz. Wybieraj dokładnie z modlitwą. Wybieraj to, co czytasz. Uważaj na to, co patrzysz. Wiecie, dzisiaj możecie myśleć o mnie, co chcecie. Jakim jestem człowiekiem? Może mało wyedukowanym? Cokolwiek. Ale nie możecie myśleć nic o Bożym Słowie. Negatywnego. Wielokrotnie tak, mam wrażenie, myśląc o sobie, że Bóg dalej posługuje się osłami, aby mówić. Ale nigdy nie wolno nam mieć nieposzanowania wobec Bożego Słowa, bo mamy wtedy nieposzanowanie wobec Jego autora, wobec jej autora. A więc miejmy poszanowanie wobec Bożego Słowa. I kiedy widzę to w życiu chrześcijanina, to pragnienie, wiem, że zrodziło się w nim życie. Kochani, a więc jest to dowód.
Dowód, o którym mówi apostoł Jan. Z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. A więc Jego Słowo zachowujemy. Jeśli jest w nas pragnienie, aby to Słowo zachowywać, aby czynić. To jest skutek wcześniejszego ożywienia. Ale przejdźmy do następnego dowodu. Kto mówi, że w nim mieszka, szósty wiersz, powinien sam tak postępować, jak on postępował. To jest kapitalny wiersz, który ma nam wiele do powiedzenia. Ale zanim omówię tę myśl, chciałbym, abyśmy skupili się na bardzo podstawowej doktrynie chrześcijańskiej. Ponieważ możesz sobie dzisiaj siedzieć i myśleć, tak, ale Pan Jezus był Bogiem, więc ja nie będę w stanie Go naśladować. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 22 wiersz. Tak jak już powiedziałem, jest to podstawowa doktryna naszej wiary, wyznania chrześcijańskiego. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża. W innym tłumaczeniu człowieka. Człowieka. I dalej. Którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Raz jeszcze. Posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, człowieka, męża, człowieka. To jest bardzo ważne, o czym teraz mówię. Wszelkie sekty, wszelkie ugrupowania od przynajmniej 2000 lat zawsze próbowały atakować boskość Jezusa. Więc Kościół musiał robić wszystko, aby odeprzeć te ataki. Tak, musiał robić absolutnie wszystko, wytężał siły, całą teologię, wszystko, aby udowadniać, że Jezus jest Bogiem. I to jest prawda i to jest nasza odpowiedzialność przed światem, wyznawać, że Pan Jezus jest Panem i Bogiem. Ale czasem zapominamy, że Pan Jezus był człowiekiem. W liście do Filipian w 2 rozdziale 6-8 czytamy, że On pokornie przyjął postać sługi, człowieka, nie oczekując zachłannie tego, co pozostawił. Zostawił to tam, w tej chwale, z której przyszedł. Stał się człowiekiem i był posłuszny komu? Bogu, Ojcu, aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. A więc w swoim wielkim uniżeniu, w pokorze, zostawiając całą swoją boskość, jakby na boku, dał nam wzór postępowania w posłuszeństwie, w przykładzie posłuszeństwa wobec Ojca i mocy Ducha. Całkowicie uzależniony od Ojca. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, 15 i 16 wierszu czytamy: takiego mamy arcykapłana. Posłuchaj, jakiego masz arcykapłana, jakiego masz Pana, który został doświadczony, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego i który został doświadczony, doświadczył wszystkiego, we wszystkim doświadczony, podobnie jak my. Z wyjątkiem grzechu. Kochani, po pierwsze, doświadczony we wszystkim. Jeśli twoja wiara jest doświadczona, miej to na uwadze, że Jezus też był doświadczony, jeśli chodzi o wiarę. Jeśli jesteś Synem Bożym, uczyń z tego kamienia chleb. Też Jego wiara była doświadczana. Też był kuszony. Jeśli czujesz głód, tak, On też czuł głód. Kiedy był na pustyni i pościł, poczuł głód, łaknął. Kiedy grozi ci niebezpieczeństwo, wiedz, że Jemu także groziło niebezpieczeństwo. Z wszystkich rąk, z każdej strony, doświadczony we wszystkim. Po drugie, stał się człowiekiem w pełnej formie. Człowiek,
Po trzecie, przystąp do Niego, ponieważ On Cię rozumie. Ponieważ On Cię zrozumie. Ponieważ On wie, przez co przechodzisz. On z tym samym się zmagał. Nie przestał być Bogiem, ale schodząc w pokorze i w uniżeniu, stał się kimś, kim nigdy nie był. Człowiekiem. Dlatego jeden z astronautów powiedział, to nie jest niezwykła rzecz, że człowiek chodził po księżycu. Niezwykłą rzeczą jest to, że Pan Bóg schodził po ziemi. Dlatego chciejmy to przyjąć do wiadomości i miejmy to mocno ugruntowane w naszym sercu. Pan Jezus stał się człowiekiem. Ale po drugie, nasz błąd wielokrotnie polega na tym, że każdy jego czyn, a więc wskrzeszenie, uzdrowienie i tak dalej, przypisujemy jego boskości. Ale nie jest to do końca prawda, ponieważ Boże Słowo mówi o czymś zupełnie innym. Czynił rzeczy jako człowiek poddany Ojcu i mocy Ducha Świętego. Jan, Ewangelia Jana, 4 rozdział, 34. Ponieważ mamy tą tendencję myśleć w ten sposób, a Pan Jezus był Bogiem, więc On czynił takie rzeczy, więc chodził po wodzie, więc wskrzeszał umarłych i tak dalej. Ale przeczytajmy 4 rozdział, 34 wiersz Ewangelii Jana. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. To wszystko, czego dokonał od początku do końca, to nie było Jego dzieło, to było dzieło Ojca. A więc jeśli wskrzeszał umarłych, widział to najpierw u Ojca. Jeśli uczył uczniów, słyszał to najpierw u Ojca. Takim był Pan Jezus. Człowiek z postawy, choć nie ubyło z Jego boskości, jednak w tym ciele, w ciele człowieka, zdecydował pokornie uniżyć się i przyjąć wolę Ojca, Jemu być posłusznym. Kiedyś pamiętam, pewna kobieta przyszła po mojej usłudze, kiedy zwiastowałem na temat potrzeby Ducha Świętego w naszym życiu, tej mocy, która będzie nam dana, która pozwoli nam służyć owocnie. Przyszła pewna kobieta i powiedziała, ponieważ użyłem przykładu Pana Jezusa o tym, że potrzebował Ducha Świętego do tego, co czynił. Przyszła i powiedziała, głosisz przeciwko Jezusowi, ponieważ On był Bogiem i nie potrzebował Ducha Świętego. Nie zgodzę się z tym. Pan Jezus w całym swoim życiu, Jego całe życie jest jakby przykładem dla ludzi. Przykładem dla ludzi, a więc jeśli On poszedł pokornie nad Jordan, przyjął chrzest, także stąpił na Niego Duch Święty, to jest przykład dla nas, że jeśli On potrzebował mocy Ducha do czynienia tych rzeczy, to i my jej potrzebujemy. Nie mógłbym tu stanąć bez mocy Ducha Świętego i każdego razu, kiedy tu staję, modlę się, Panie, zlej swoją moc, bo moje słowa są puste. Więc kochani, potrzebujemy mocy Ducha. 5 rozdział, 19 wiersz. Niezwykły wiersz. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić. Tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo Syn czyni. Czy widzisz tą myśl w tym wersecie, że Pan Jezus nie może nic sam czynić? To nie dlatego, że nie ma takiej mocy. Ma, ale dlatego, że w pokorze i w uniżeniu postanowił uznać absolutny autorytet Ojca. I 30 wiersz tego samego rozdziału. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę Tego, który mnie posłał. Niejednokrotnie mamy okazję poprzez internet obserwować, jak rozwijają się kościoły. Wiecie, jest taki kościół, w którym sam nie wiem, przywódcą, pastorem
jest człowiek, który powiedział, że jeśli w tym momencie odszedłby z tego kościoła Duch Święty, Pan Jezus, to ten kościół i tak by funkcjonował. Co za obraza! Co za nędza! Nigdy nie chcę być w takim kościele, w którym nie ma Ducha i Pana. Jeśli On ma być jakimś kołem, to musi być kierownicą, która będzie sterować kościołem. Więc jeśli przyjmiemy tą wiedzę, że Pan Jezus stał się człowiekiem, całkowicie uzależnionym od mocy Ojca, od woli Ojca i od mocy Ducha Świętego, co się dzieje? To znaczy, że już nigdy nie powiemy, nie możemy Go naśladować, dlatego że był Bogiem. W tym momencie staje się dla nas wzorem, do którego zdążamy. Wzorem posłuszeństwa, wzorem mocy, wzorem oddania. Uczyń nas, Panie, takim jak Jezus. Czy ktokolwiek modli się tymi słowami? Jeszcze dzisiaj, w 2015 roku, czy jeszcze ktoś modli się tymi słowami? Panie, uczyń mnie takim, jakim był Twój Syn. Jesteśmy przyzwyczajeni do demokracji, do wolności. Jeśli czegoś nam brakuje, bierzemy sprawy w swoje ręce. Jeśli brakuje nam pieniędzy, tak, idziemy do banku. Jeśli brakuje nam tego, robimy to. Jeśli widzimy potrzebę, czynimy. Ale wiecie, Pan w tym 30 wierszu, tam jest w innym tłumaczeniu pewne słowo, które niesamowicie mnie dotyka. Pan Jezus mówi, nie mogę sam z siebie nic uczynić, w innym tłumaczeniu, z własnej inicjatywy. Z własnej inicjatywy. To znaczy, że On nie mógł nic zrobić z własnej inicjatywy. Może wielokrotnie wydawało Mu się coś słuszne. Nie czynił tego dlaczego? Bo Bóg tego nie chciał. Nie czynił tego dlatego, że Ojciec Jego tego nie chciał. Apostoł Paweł był gotów głosić tam i tam, ale nie poszedł tam. Dlaczego? Bo Duch Święty mu przeszkodził. Bóg jest niezwykły, czasem niezrozumiały. Ale to, czego musimy się nauczyć, to kiedy Pan Bóg mówi stop, robimy stop, a kiedy Pan mówi idź, robimy i idziemy. Jak wiele przestępstw w ten sposób popełniliśmy, że Bóg, kiedy mówił stop, my czyniliśmy, bo nam się wydawało to potrzebne i słuszne. Albo kiedy Bóg mówił idź, to my staliśmy. Kochani, chrześcijaństwo to coś więcej niż tylko zbór w niedzielę. Chrześcijaństwo to bycie posłusznym woli Ojca, szukanie Jego woli i zależność wobec Ducha Świętego. Ja myślę, że takie chrześcijaństwo ma moc i siłę przebicia do tego, żeby ten świat zmieniać. A więc naśladowanie. Pan Jezus uczynił wiele rzeczy w Bożym Słowie tylko po to, abyśmy mogli Go naśladować. Tylko po to. Pomyślmy przez chwilkę. Przyszedł nad Jordan do Jana Chrzciciela. Pan, Zbawiciel, Kreator, Wszechmocny Bóg, który tą wodę sam uczynił. Czy ta woda miała moc oczyścić Go? Go, nieskazitelnego, doskonałego, Twórcę całego Wszechświata? Ta woda i ten chrzest opamiętania? Powiem inaczej, ta woda stała się czystsza z tego powodu, że tam Pan wszedł do tej wody. Dlaczego dał się ochrzcić? Dlatego, aby wykonała się sprawiedliwość. Dla przykładu, dla nas, którzy będziemy wstępować w Jego ślady i którzy będziemy przystępować do wody, opamiętania, do chrztu. Właśnie dlatego, bo mój Pan i Zbawiciel pokazał mi tą drogę i chcę w nią wchodzić. Być jak Jezus. Kochani, czyż Pan Jezus nie dał nam przykładu modlitwy? Jak powinien człowiek się modlić? Czyż nie dał wiele, wiele przypowieści, z jakim sercem powinien człowiek przychodzić do modlitwy i nie tylko nauczał, sam to czynił. Uczniowie widzieli Go, jak się modli. Byli pod wrażeniem i kiedy skończył, byli pod takim wrażeniem, że pytali się, Panie, naucz nas się modlić.
Więc wiedzieli, jak to jest się modlić. Czasem zastanawiam się, czy nie popełniamy pewnego błędu. Wiecie, i zrozumcie mnie teraz dobrze. Wielokrotnie, być może w wielu miejscach uczy się ludzi, że wszystko, absolutnie wszystko, wszelkie przełamanie, wszelką odpowiedź, wszelkie rozwiązanie problemu otrzymasz tutaj. Z przodu. Uważam, że to jest niebezpieczne. Tak, wiele błogosławieństw z tego płynie, oczywiście. I nie zaprzestaniemy tego czynić. Ale chcę zwrócić na jedną uwagę. Jeśli to wypiera twój osobisty czas z Bogiem, gdzie najwięcej przeżyjesz, gdzie najwięcej przełomów przeżyjesz, najwięcej gór upadnie w twoim życiu tam, gdzie będziesz na osobności z Bogiem. Jeśli to wypiera twój czas, to uważaj, to odkop tą studnię, którą być może zapomniałeś, tą studnię, do której wchodziłeś być może 15 lat temu, 10 lat temu, kiedy z gorliwością zamykałeś za sobą drzwi i stanąłeś przed Bogiem i Bóg przychodził do ciebie i czyniło się wiele, wiele rzeczy w twoim życiu. I tak jak Bóg przyszedł do Natanaela, Pan Jezus, i powiedział: tak, widziałem cię tam pod drzewem figowym, bo byłeś na osobności przede mną. Kochani, nie zapomnijmy tego miejsca, z którego naczerpać możemy pełnię tego, co Bóg nam przygotował. Jest tyle gór w twoim i moim życiu, które trzeba przeforsować w modlitwie, które trzeba przyjść przed Pana i powiedzieć: Panie, nie puszczę, aż mnie uwolnisz. Nie puszczę do tego momentu, aż mnie uwolnisz. Pierwszy list do Tesaloniczan. Apostoł Paweł mówi o chrześcijan wierzących, którzy uwierzyli, w których się zrodziło życie. W których się zrodziło życie. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana. I przyjęliście słowa w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Kochani, moje pytanie. Zadaj sobie to pytanie. Ja sobie też zadaję to pytanie. Czy naśladujesz Pana? Czy jest w twoim życiu obecne to, ta próba chodzenia po Jego śladach? Tak jak On. Czy jest dla ciebie wzorem w postępowaniu? Czy Jego pokora tak bardzo cię urzeka, że chcesz jej także? Czy to uniżenie, w którym się objawiało to uniżenie, czy ono cię urzeka i pociąga? Też tak chcesz. Wiem, czasem pycha góruje, ale chcesz tej pokory i uniżenia. Świat stoi na wzorach. Dzisiaj świat robi wszystko, abyś włączył telewizję, włączył komputer i czerpał wzory. Moda, media, język, styl, wszystko jest wycelowane w ciebie, abyś podążył za tym śladem. Ale prawdziwi chrześcijanie mają wzór gdzieś indziej. Nie upodobniajmy się do świata, ale się przemieńmy przez odnowienie naszych umysłów, powiada Boże Słowo. Więc prawdziwy chrześcijanin zawsze, i to jest kolejny dowód, ma wzór i chce go naśladować. Dwie rzeczy. Zawsze ma wzór w zborze, w kościele i chce go naśladować. Jeśli nie ma wzoru i nie chce go naśladować, to albo on jest chory duchowo, albo zbór jest chory duchowo. Więc kochani, zadajmy sobie teraz to pytanie. Czy ja mam wzór? Czy widzę przed sobą brata lub siostrę? Tak, urzeka mnie w niej to i to. Chcę ją naśladować. Wiem, że jest przy Panu. Kogo więc naśladujesz? Kapitalnym dowodem by było to, gdyby ktoś mógł zamieszkać z tobą przez tydzień i przyobserwować cię. Co robisz? Co oglądasz? Co widzisz na swoich urządzeniach? Jak mówisz? Jak się zachowujesz? I wtedy by stanął i powiedział: wiesz co? Wiem, kogo naśladujesz. I tym kimś być może tak by powiedział: nie jest Pan.
Ale gdyby ten człowiek postanowił: bracie, siostro, będę cię naśladować. Gdybym ja tak postanowił, wybiorę sobie ciebie, będę cię naśladować, będziesz moim wzorem. Odpowiedz mi, czy wyjdzie mi to na dobre? Czy zbuduję się tym? Czy poznam bliżej Pana? Czy do Niego się zbliżę? Czy mając ciebie za wzór, starając się ciebie naśladować, czy wyjdzie mi to na dobre? Musimy sobie dzisiaj to odpowiedzieć. Ja wiem, że to być może jest coś, co kruszy nasze serce, ale ja także dzisiaj zadaję sobie to pytanie. Czy ktoś z was, gdyby mnie naśladował, czy wyszłoby mu to na dobre? To mnie mobilizuje. Tak, to mnie uskrzydla, to mnie motywuje. Czuję tą siłę Ducha Świętego. Damian, staraj się być wzorem. Tak jak Paweł mówił do Tymoteusza, bądź wzorem w myślach, w postępowaniu, w uczynkach, w słowie, we wszystkim. Więc niech to także i dla ciebie dzisiaj zabrzmi.